taką publicznością i z taką drużyną, mimo że trochę osłabioną, ale na pewno doda nam to skrzydeł na późniejszą fazę turnieju. It's always amazing when we play the VNL in Gdańsk, when we played in Krakow, when we played in Katowice, when we played here. It's amazing for me. So it's not like I'm discovering the hot water. That's how it is when the national team plays, especially now when we are playing the World Championship. So that's something that it's great in Poland. Podziękowania dla Amerykanów, Team USA, wielkie, wielkie brawa. Dani, patrzymy, fantastycznie. Przy tak niesamowitej publiczności, jaka dopisuje nam na każdym meczu i nie ma to dla nich znaczenia, czy to jest Meksyk, czy to są Bułgaria, czy każdy inny rywal. Atmosfera jest niesamowita i w 100% nam pomagają w tym, żeby odnosić takie wyniki, jak odnosimy dotychczas. A tak wspominaliśmy o kibicach, no właśnie, coś niesamowitego, fantastyczna atmosfera w katowickim Smoczku po raz kolejny. Czy możesz podzielić się swoimi emocjami w tej chwili? Prawie cię nie słyszę, ale atmosfera jest super. No, tak jak mówisz, no, stoimy nawet nie pół metra od siebie, ja nie słyszę, co mówisz nawet, więc kibice naprawdę dopisują. Znowu zagościł cały Spodek, znowu nas dopingował, także ja mogę tylko się ukłonić i podziękować. Mecz był top. Dziękujemy. Dobra robota, chłopaki. Dobra robota. Zanim zjecie rzędu, szybko. Gratuluję. Panie, przecież pan szczęście. Ja tak. Dziękujemy bardzo za cały turniej, za całe wsparcie. Bez was na pewno nie doszlibyśmy tutaj, gdzie teraz jesteśmy.
wiem, że pewnie tak jak i my czujecie lekki niedosyt, ale sprawimy, żeby ten niedosyt zamienił się w ogień, który będzie w nas płonął przed kolejnymi spotkaniami, przed kolejnymi turniejami. Dziękujemy jeszcze raz z całego serca za ten doping, za niezapomniane wspomnienia, za fantastyczną atmosferę. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych turniejach, kolejnych meczach, gdzie postaramy wywalczyć się medal z trochę lepszego kruszca.